Ej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w nowej serii z gry Darkness Under My Bed. Kochani, jest to w sumie horror. Horror, gdzie wcielamy się w chłopca, który ma do czynienia z potworami spod swojego łóżka, że tak powiem. I w tej grze będziemy musieli rozwiązywać zagadki. Zagadki właśnie, co tam kryje się pod naszym łóżkiem. Ogólnie Darkness Under My Bed jest grą wydaną przez Desert Foxa, czyli przez producenta i wydawcę, który jest odpowiedzialny właśnie za gry takie jak Bad Dreams Stories, Bad Dreams Purgatory bodajże, ogólnie Faded Stories i tym podobne. Świetne gry, które trochę znam i pewnie będę chciał kiedyś się przejść również na kanale, ale dzisiaj właśnie zajmiemy się Darkness Under My Bed. I moi drodzy, myślę, że zaczniemy sobie od pierwszej misji. Ja nigdy nie grałem w Darkness Under My Bed. Nie miałem nigdy do czynienia. Więc myślę, że zaczniemy sobie od pierwszej misji. Unikatowa misja wprowadzająca. Silnie rekomendowana dla początkujących graczy. Dobra, czyli tak, mamy tutaj z tego co widzę przejście lewo-prawo, tylko czy wiecie co ten dźwięk? Coś tak dosyć słabo. Ja sobie go potem jeszcze jakoś ogarnę. Teraz trochę lepiej. Dobra, mamy przejście lewo albo prosto. Czy my tu mamy jakiś czas oprócz tego? Wow. Czy my coś możemy klikać? Przedłużacz. Labirynt pod naszym łóżkiem. Ciekawe. Panel. Możemy użyć, ale nie znamy kodu. Nie znamy kodu niestety. Okej. Okay. Tutaj co mamy? Widok przybory szkolne. Weź taśma klejąca. No to weźmy. Aha, i tu mamy przedmioty. Kwipunek, taśma klejąca. Dobra. Nic nie ma. Możemy sobie tylko klikać tak jakby po bokach. Widzę, że wszystkie przedmioty, które mamy tutaj zaznaczone, tak mi się przynajmniej wydaje, są po prostu zaznaczone kwadracikiem. 201. 201,87. Chyba będziemy potrzebować tu notatek. Tak mi się wydaje. 201,87. Da się tutaj w prawo? Nie. Pogubiłem się. Ja muszę ogarnąć, jakie tutaj są, wiecie, sterowania. Widok kawałek papieru, ale nie możemy go obrócić ani z tych rzeczy, tak? Po prostu kawałek papieru. Użyj taśmy klejąca. Blokowaliśmy sobie przejście. Lalka, dosyć creepy, ale czy ona ma jakieś znaki szczególne, cokolwiek co mogłoby nam pomóc? Chyba nie. Zaczęła się dziwna muzyka. Materiał. Pewnie jakbyśmy mieli jakieś ostrze czy coś, to można by było... Można by było to porwać, ale niestety się nie da. Czyli 287, tylko jak wrócić można? Tylko początku. Wybory krawieckie, weź. Martwią mnie te dziwne dźwięki. Mega mnie martwią. Smutna buzia. Gumka, recepturka, której wziąć nie możemy niestety. Wow. No i co teraz? No gra wytłumaczy nam co teraz? Coś tam widać, ale... Ale niezbyt. Nie rozumiem. Pod spacją możemy sobie włączyć termowizję. Znaczy termowizję, no poczerwień termowizję. Brak energii.
Nie rozumiem. W jaki sposób możemy sobie energię naładować? To jest dobre pytanie. Czy da się w ogóle naładować? Materiał, ale nie mamy niestety. Wyłącz światło, aby aktywować ten tryb. Ooo! Ej, bo nam gra tutaj nie wytłumaczyła nic. System bagażnik, igła i nitka. Co to jest? Alert, alert, systemowe, słaba energia. Oszczędzanie energii E. To jest oszczędzanie energii. Po prostu chyba gorszy typ światła, ale ma to sens? Pamięć 239 na... A, bo tutaj recording rośnie, tak? Nie. Ej, no bo nam tutaj gra nic nie tłumaczy. Artefakty pusto, śmietnik pusto. Okej. Czy my teraz coś możemy zrobić z tym? A możemy iść. Prawie możemy robić zdjęcia. Ciekawe. Stara książka. Luźne strony. Czy coś tutaj jest? Nic nie widzę. Poziom baterii. Możemy to wyłączyć? A, ale nie możemy już włączyć się widoku. 256. Dobra. Nic oprócz tego nie widzę. No właśnie, ale już się cofnąć nie możemy. Jak się cholera jasna cofnąć? Gra nam nie pozwala się cofać. A, strona 256, dobra. Kapuję. Zapodziany spinacz. Dobra, weźmiemy sobie go. Możesz próbować tylko jeden zwykły przedmiot na raz. Czyli co, teraz straciliśmy igłę, rozumiem? W ogóle zauważcie, że to jest w sumie polska czcionka. To w ogóle są w ogóle chyba polscy twórcy nawet. Spinacz, no ale co nam spinacz może dać? Użyj spinacz. A że luźne strony możemy spiąć. No, ma to jakiś sens. I dzięki temu mogliśmy sobie zrobić przejście, dobra. Głodująca lalka. I dziwne dźwięki. Mega dziwne dźwięki. Rachunek za prąd. Długopis weźmiemy sobie przy okazji. Stare monety polskie, wow. A może mieć tylko jeden przedmiot. A jeżeli to teraz weźmiemy, on zastąpi, tak? I czy długopis będzie teraz tutaj w tym miejscu? Tak, długopis został wywrócony tutaj. Rachunek za prąd, użyj pieniądze, no właśnie. Długopisu nie potrzebujemy, żeby na przykład wypełnić coś. Napisz adres, no właśnie. Wyślij. Mamy prąd. I teraz już chyba nie mamy nawet, jeżeli chodzi o baterię. Już tej bateryjki nie mamy. No ciekawe, moi drodzy, bardzo ciekawe. Zakurzona lampka. Jest niepodłączona. 2, 2, 3.
Literta papierów, na których nic nie ma. Może spalić to będzie się dało. Było 2, 2, 3, tak? Tak. Teraz na prawo. Ouu, pająki, nie lubię pająków. Głodne pająki. Ale one się ani nie zbliżają, ani nic z tych rzeczy. Głodująca lalka, z nią coś pewnie możemy zrobić. Dwa, pięć, sześć, strona nit. O, było coś. Zabić. Dwa, dwa, trzy, strona. Można? Można. Jest zapałka. No, tak mi się właśnie wydawało. Tego chyba nie było. Gra ma naprawdę dobry klimat. Straszy klimatem, a nie jumpscarami. To jest fajne. To jest bardzo fajne, bym powiedział. Zapałka. Użyj zapałki. No właśnie. Co to jest? Cieknąca rura. Żerzące się zgliszcza, oczyść drogę. Przegrzanie, aha, 100%. Kapuje. Nie można w ten sposób, trzeba to zmoczyć jakoś. Ciepły wazon, weź. I rozumiem, że teraz mając wazon, możemy sobie z ciekącej rury napełnić go. Użyć go tutaj. Teraz zaparowało zdeczkę, dobra. Teraz nam tutaj zdeczka zaparowało wszystko. I mgielne nam się włączyły. Głodne pająki. No tylko tutaj już nic nie ma. Nie da się zrobić tego zdjęcia. Wow. Creepy like fuck. Głodnym pająkom chyba też nie. Zdjęcie można zrobić. Głodnym pająkom. To pytanie, co teraz? Bo tutaj nic nie widać, nic a nic. Abyśmy zrobili coś takiego? Nie. My nie możemy sobie odpalić tego trybu. Ja to przeciwmgielne. Wiem, musimy się bawić opcjami. Dobre. To mi się podoba. Więcej, jasność. Mniejsza, poświata mniejsza. Nadal do dupy. Jak damy tutaj jasność i poświaty na maksa? No to w ogóle nic nie widać. Nadal nic nie widać. W ogóle coś daje? Tu się włącza, Jezu. Błąd. Dlaczego błąd? Wypalona żarówka. Aha. Dobra, wiem co. Wiem. Tutaj była żarówka przecież. Wymień żarówkę. Ja tutaj nie ogarnąłem. Jasność to po prostu jasność gry. To trzeba włączyć. Już są włączone? Nie, tutaj się włącza. No właśnie.
O właśnie. Mamy kolejne rozwidlenie. Nic nie ma. Mi nie widzę. Taki? A. Dałoby się jakoś się przegonić. Tu też są ptaki. Ale tu się da jeszcze przejść. Zbierz nasiona. Tajemnicze pudło, otóż nasiona. To co to jest? Widok okruszki. Patrzę, czy nie ma żadnego kodu przy okazji, ale nie widzę tu nic. To było po prawej, rozumiem, tak? Byliśmy tu, byliśmy tu. A w lewo to w ogóle coś się tutaj dzieje. Wyłączmy to. Da się czy się nie da? Nie da się ich wyłączyć? Serio? Chyba się nie da. Kurde, fajnie. Dobra, ale wróćmy się może po te okruszki. One były tutaj, tak? Czy nasiona, nie okruszki. Dobra. Tutaj im nic nie możemy dać na razie, to może i lepiej. Tutaj też nie reagują. Użyj nasiona. Tajemnicze pudło, no właśnie, co to pudło robi? O, i tutaj teraz się zrobiło. Niezidentyfikowany przedmiot, weź. Jeszcze Shiro potrafił wysłowić, to by było dobrze. To by było dobrze. Strach na wróble. Użyjmy tego. No to jest strach na wróble. No i on się teraz tu pojawia. Ciekawe. Strach na wróble i one uciekają całkowicie. Ale odblokowało nam się tutaj za to przejście. Co to jest? Pusta miska. To jest jakiś głodujący pies. Wiem. Wiem, wiem, wiem. Użyjemy tu strachu na wróble. Tylko, ej, no właśnie, ale jakbym chciał na przykład wziąć te nasiona, to nie mogę. Tych nasion nie mogę teraz wziąć. Tu w ogóle nic nie ma, żadnego przejścia. Tutaj ten strach na wróble, no myślałem, że będziemy mogli wziąć nasionka czy coś, ale nie. Ale nie. Odłóż strach na wróble. No ale nie możemy wziąć teraz tych nasionek. To nierealne dla nas do wzięcia, a widzę, że nie możemy się nawet cofnąć, czyli coś musimy zrobić tutaj. Obawiam się, że na przykład będziemy musieli zrobić coś na przykład typu wyłączyć dźwięk, czy coś w tym stylu. To mnie zbytnio nie załatwi. Nie będzie mi się zbytnio podobać, to nie oszukujmy się. Tu jeszcze nie byliśmy. Wow. Taki. Tuś zadziobały. Nie widziałem tego przejścia. Papierowe zwłoki.
Ale przecież nie widzieliśmy. Growa kość. A, i teraz co karmimy tego zwierzaczka? Weźmy sobie ten strach. Wyjdźmy, użyjmy strachu. Tutaj. Nie strachu, tylko stracha. Shiro, polski język, trudny język. Użyj papierowa kość. No i piesio jest szczęśliwy. Dzisiaj będzie mgliście, jutro będzie jest mokro, deszczowo. Podżyj. Ale po co? A, i już nie jest mglisto. Dobra, rozumiem. Kapuję. Tu zostały już tylko ptaki. Z nimi już nic nie musimy robić. Więc zostaje nam tak. Możemy przejść się tu, chociaż nie. Tutaj też jeszcze nadal nie możemy, ale po lewej stronie już możemy. Po lewej stronie już możemy. Tu są jakieś wejścia po lewej stronie. Tu jest rozwidlenie. Zamknięte drzwi. Dalej nie przejdziemy. Zacznijmy może od lewej strony. Jest jakaś dziwna wyrwa jest tutaj. Zablokowane drzwi. Tam jest pewnie rozwidlenie, ale my się już cofnąć nie możemy, o dziwo. Nie podoba mi się to. Widok wstrętna mysz. Przegoń. Myślałem, że coś tam będziemy mogli wziąć. Zastaw pułapkę. Czemu myszka mi się zablokowała? Halo? Co się dzieje? Pani, zablokowała mi się myszka. W ogóle jej nie mogę ruszyć. Coś się stało. Ten zalazka przesuń na bok. No nie wiem, nie mogę w ogóle nic kliknąć. Zainstaluj program. I myszka mi się odblokowała. Ujrzała dyskietka. Wydaje mi się, że to było celowe, a wirus komputerowy. Krytyczna infekcja systemu. Przegoniłem myszkę! O, ja pierdzielę. Rozumiecie? Przegoniłem mysz. Parowana lalka. Zużyte chusteczki. Rura odkurzacza. No, rura odkurzacza i zużyte chusteczki to nie jest dobre połączenie. To nie jest dobre połączenie. Robić w prawo. Co tutaj jest? Błąd. Młotek. Nie możemy nic brać. Nożyczki. Błąd. Błąd. Co to jest? Duszowa kaczka. Krytyczna infekcja systemu. System. Alert systemowy. Krytyczna infekcja. Czy my możemy na przykład... Nie, tego nie chcę. Młotka nie weźmiemy. Rury do odkurzacza też nie użyjemy. Przerwany przewód odkurzacza. Tego się nie da połączyć, rozumiem. No nie. Dopóki jesteśmy chorzy. No niedobrze. Nie mamy jak się przeskanować. Nie wiem, co dalej zrobić, wiecie?
Tego młotka nie użyjemy. Tak patrzę na te fragmenty, ale... Nic nie ma. Nożyczek nie możemy w ogóle użyć. Nic o nic. To jest pluszowa kaczka. Tu też nic nie możemy zbytnio zrobić. Pomysł macie? Że czegoś nie widzę takiego, wiecie, oczywistego. Skorowana lalka, no dobra, tylko co nam to da? Ona żadnych tu leków nie ma. Kabla nie połączymy, dopóki... Właśnie, dopóki co? Wyleczyć się nie możemy. Obraz, GUI. Zbliżenia wyśrodkowane. Tak patrzę, czy przypadkiem nie ma tutaj, wiecie, czy nie ma tutaj w opcjach czegoś. Ramka tak, zegar tak. Drganie kamery, ale to jest tylko ekran. System, to coś musiało być tu. To musiało być coś tutaj. Wykryto wirusa, no dobra, no ale jak wykryłeś wirusa, to jakoś go trzeba przeskanować, nie? Co to znaczy też nagrywanie dźwięku, jestem ciekawy. Wykryto wirusa. To jest. Podejrzana dyskietka, no dobra, ale wszystko pięknie, ładnie, tylko... Co dalej? Mamy glitcha na ekranie. It's happened. Rura nic, zużyte chusteczki nic, schorowana lalka nic. Młotek. Zasmarkane części elektroniczne. Zmarkane chusteczki weź. Rozumiem, że teraz musimy to wytrzeć. Zainstaluj część. What? Rupiecie, weź. Czy my już nie mamy wirusa? Nożyczki. Wiem, że kaczkę będziemy mogli nożyczkami strasnąć. Rura odkurzacza. To pewnie będziemy mogli kablem połączyć. Takie cudo to nie jest bezpieczne. Weźmy nożyczki, które teraz dziwnym trafem się zrobiły interaktywne. Użyjmy nożyczki na kaczce. Dobra, pocharataliśmy kaczkę. Mamy tutaj wtyczkę odkurzacza, możemy ją w końcu podłączyć. Rupiecie już są niepotrzebne. Dobra, teraz możemy chyba włączyć odkurzacz. A, już ciągnęło nawet. Przestraszona lalka. Jakby mi tak odkurzacz teraz się włączył gdzieś z boku, to też bym był przestraszony. Wow, ty to jesteś kurde creepy. Milcząca lalka, przesuń.
Płyta z muzyką, odtwórz. Błąd. Tylko to nic nie dało w takim razie. Zaraz znów coś wyskoczy. A, problem, przepraszam. Zaawansowany dźwięk. Startuj sterownik dźwięku. Krzyki nie, prośba o pomoc nie, głos rozsądku nie, zeznanie nie. Zrestartuj. No jest creepy. Wow, dobra, ciary przeszły, jest dobrze. Przeszkoda. Wąska rura, wejdź. Ciężko będzie tam się wcisnąć. Brudny papier toaletowy, wyciągnij. Zasypany klucz, weźmy to. Brudne drzwi, użyj klucza. Tu jest zardzewiałe narzędzie. Dobra, no weźmiemy. What? Skąd się tu wziąłeś? Wejdźmy do rury. Urządzenie zbyt duże. Użyj narzędzia. No nie, ale zablokowałeś sobie przejście. Shit. Ja chcę wejść najpierw. Widzę, że tutaj mamy... Rybka potwora. Tutaj mamy różne... Wytrzyj obiektyw. No, wytrzyjmy sobie obiektyw. Tutaj mamy różne przejścia. I jeżeli czegoś nie zrobimy na początku, to już potem dupa. Ciekawe. Pogryziony pluszak. Join us. Krypty. Jakieś znaczki? To jest jakieś zejście w dół i tutaj w sumie jest lewo-prawo. To też mnie jakoś... Nie urządza, grobowiec. Niestabilna kolumna, jak tu wejdę, pewnie to się zawali. Gnijący pluszak, weźmy to. Nie wiem po co, ale weźmy. Keep them inside, trzymaj ich w środku. Ciężka brama. Wow. Dobra, ale po co nam ten gnijący pluszek? To jest pytanie za milion punktów. No to na pewno się rozleci. Użyj ostrze? A co, mamy ostrze? Skąd my mamy ostrze? Halo? Ostrze item. Dobra. Co my teraz zyskaliśmy? Matę. Dobra. Użyj szmata, nie wiem po co. A, i możemy pociągnąć, żeby to zawalić. No, gruz możemy wziąć, o dziwo. Nie wiem po co. I co my mamy w tej chwili w ekwipunku? Nie, alerty, bagażnik. Ciężki kamień. Ciężki kamień po to, żeby go tutaj przygwoździć. Keep them inside, czyli musimy ich najpierw zatrzymać w środku, dopiero potem się brama otworzy. Kapuje. Keep them inside.
No ale tu chyba już wszystkich zablokowaliśmy, czy jeszcze nie? A nie, rozwaliliśmy dopiero to, okej. To znowu zyskaliśmy. Zardzewiały klucz. To może jednak nie chodziło o to, co myślałem przed sekundą. Użyj zardzewiały klucz. Dziwny posąg, to nam nic nie daje. Ciało pozbawione serca. Prochy. Jed. No to jest... To jest takie, wiecie... Zapałki, o, tu jeszcze były, nie zauważyłem tego. Weź te zapałki. Możemy podpalić piec? Możemy. To chyba nie udało. Może czegoś nie ma. Miało pozbawione serca. Wow. Gdzie się mówimy? Pęknięta żarówka, noktowizja N. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że my coś takiego mieliśmy. Wow. To jest dziwne. Napraw światło. Już nie mamy noktowizji, szkoda. Join us. Dołącz do nas. Misja zakończona. Okej. Okay. Unikatowa misja wprowadzająca. Zaginione nagrania. Odnajdź wszystkie kasety i zbierz informacje na temat potworów. Liniowy tryb silnie stawiający na klimat horroru. Tryb eksploracji. Labirynt jest otwarty do dowolnej eksploracji. Wielokrotnie się zgubisz. Jednak tylko tutaj możesz odblokować prawdziwe zakończenie. Misja ratunkowa. Tutaj uzyskasz wszystkie wspomnienia. Zaleca się włączenie tego trybu po wypróbowaniu trybu eksploracji. Moi drodzy, dzisiaj troszeczkę krótszy odcinek. Ale powiedzcie mi, czy chcielibyście właśnie w sumie dalsze kontynuowanie tej serii, bo nie wiem, czy taki pierwszy odcinek nie będzie wystarczający dla was, a chociaż nic nam to nie wyjaśniło, to jak najbardziej myślę, że tryb eksploracji oraz zaginione nagrania można byłoby wypróbować, w szczególności, że tryb eksploracji odblokowuje nam prawdziwe zakończenie. Więc no. Oczywiście piszcie w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego. 30 FPS można włączyć. Nie widzę różnicy. No i co? Trzymajcie się. Hej, hej!